dobry, witamy wszystkich. Witamy w naszym programie Wegetarianizm, szlachetny i zdrowy styl życia. Dzisiaj będę gotować dania z Polski. Ja jestem Marysia. A jestem Andrzej. Na co dzień jestem Marysi chłopakiem, a dzisiaj będę ja asystował w naszym przedstawieniu, gotowaniu wegetariańskich potraw. A co konkretnie będziemy gotować? Będziemy gotować kaszę gryczaną z kotletami sojowymi. To wszystko będzie polane sosem grzybowym, a na deser zrobimy kompot z owoców suszonych. Zaczniemy od kotletów sojowych. Potrzebujemy mniej więcej jedno opakowanie kotletów sojowych, takie jakie zazwyczaj możemy kupić w polskich sklepach ze zdrową żywnością. Zazwyczaj jest tam około 15 sztuk, co starczy na 3-4 osoby. Następnie kasza gryczana, około szklanki półtorej na 4 osoby. Potrzebujemy około pół szklanki bułki tartej, która będzie nam służyła do smażenia kotletów. Suszone grzyby, oczywiście są to grzyby z naszych polskich lasów. Odrobina oleju do smażenia. Śmietana, jest to śmietana sojowa, którą też można bardzo łatwo teraz dostać w sklepach ze zdrową żywnością. Potrzebujemy około pół litra wywaru warzywnego, najlepiej gorącego bądź ciepłego, i wody. Około 1:1 ilościowo kasza i woda. Czasami można dodać troszkę więcej wody. I dwie cebule. My użyjemy dzisiaj czerwonych cebul, ale mogą być też zwykłe białe cebule, oraz sól i pieprz do smaku. Zaczniemy naszą całą podróż kulinarną dzisiaj od namoczenia kotletów sojowych i grzybów. Także proszę, zalej kotlety sojowe. Ok, pomieszaj teraz troszkę. A ja w tym czasie zaleję grzyby. Można je zalać normalną, zimną wodą. Czasem można grzyby zostawić do namoczenia na noc. Ok, zostawimy teraz wszystko do namoczenia. I najważniejsze teraz dla nas to zacząć podgrzewać kaszę gryczaną. Kasza gryczana zajmie nam więcej czasu. W tym czasie, Andrzej, proszę, żebyś pociął nam trochę cebulę w dowolny sposób. Mogą być małe bądź większe kawałki, zależy jak to woli jeść. A ja w tym czasie zacznę podgrzewać olej. Niewielką ilość oleju stawiam, żeby się podgrzał, aż będzie świerczący, i wezmę naszą kaszę gryczaną i zacznę ją prażyć. Kaszy nie trzeba prażyć. Ja uważam, że lepiej jest ją wyparzyć, bo wówczas jest ona lepiej ugotowana. Ziarenka oddzielają się jedno od drugiego. Więc wrzucam kaszę. Słyszymy, aż kasza zaczyna świerczeć. Nie tylko będzie to coś naprawdę smacznego, ale jest to nasze tradycyjne polskie danie. Nasza kasza już się dosyć mocno podprażyła. Wleję wodę. Około jednej szklanki wody na jedną szklankę kaszy. Mamy soli. Zamieszamy jeszcze trochę. I poczekamy, aż kasza zacznie wrzeć. No i trzeba też w tym momencie powiedzieć, że przygotowujemy wegetariański posiłek. Jest to tradycyjny posiłek polski, niemniej wegetariański. I od jakiegoś ponad roku oboje już jesteśmy wegetarianami z Marysią.
i ja chcę ze swojego doświadczenia powiedzieć, że przez cały ten rok, cały czas uprawiałem sport, jestem tenisistą, bardzo dużo spędziłem czasu na siłowni i muszę powiedzieć, że wszystkie wyniki, jakie sobie zrobiłem u lekarza, są lepsze i wszystko wypada bardzo dobrze, także nie należy się w ogóle tym przejmować i słuchać opinii, że brakuje białka albo czegoś, bo spokojnie można to wszystko uzupełnić przy wegetariańskich posiłkach. Ja jestem tego najlepszym przykładem. Marysia może to potwierdzić. Owszem, sama zaczęłam chodzić na siłownię dzięki temu. Widzę, że nasza kasza zaczyna wrzeć już przez jakiś czas. Więc to, co teraz zrobię, wezmę ją z ognia. Teraz owinę naszą kaszę w ręcznik. Czemu to wszystko robisz teraz? Owijam ją w ręcznik. Kasza teraz będzie zaniesiona przeze mnie do sypialni i wejdzie pod kołderkę i poczeka tam na nas przez jakąś godzinę. W tym czasie cała woda wsiąknie w kaszę i kasza będzie gotowa. Będzie aromatyczna i sypka. Znikam. Okej. Okay. Teraz kasza zostanie pod kołdrą około godziny. A w tym czasie zaczniemy gotować sos. Podgrzewamy znowu odrobinę oliwy. I w tym czasie, Andrzej, prosiłabym Cię, abyś zaczął odcedzać grzyby, które się właśnie namoczyły, już do tej miseczki. Po prostu należy wziąć je tylko ręką, wydusić całą wodę, która w nich jest. Okej. Do gorącego oleju. Grzyby pochodzą z naszych polskich lasów. Jest to mieszanka borowików i podgrzybków. Przykrywamy to. Przykrywamy na chwilę. Się trochę podsmaży. Andrzej, pokryj proszę mi grzyby. Drobniutko? Nie drobniutko. Tak po prostu tylko pociachaj. Tak je posiekaj po prostu. I posiekane wrzuć do parzącej cebuli. Tak dobrze. Czy jeszcze troszkę? Świetnie. Tak się tak dokładnie wszystko kroisz. Wrzucamy. Mieszamy to. Szybciutko. Podaj mi proszę śmietanę. Jak już trochę się podsmażą nasze grzyby, dawamy śmietanę. Około pół szklanki, bądź całą małą szklankę śmietany. Sojowej oczywiście. I teraz na początku może się wydawać, że sos będzie rzadki, aczkolwiek grzyby mają w sobie jakąś zagęszczającą substancję, która zaczyna działać po około 15 minutach. I czasami nawet jak zostawimy nasz sos zimny, nagle się okazuje, że tworzy się z tego galaretka. Dzięki tym substancjom mazistym w grzybach. No smacznie to wygląda. Dajmy do smaku, nie za dużo pieprzu, bo Andrzej nie lubi za dużo pieprzu. Jeszcze trochę soli. Jeszcze nie robiłaś nigdy, nie? Takiego sosu dla mnie. Nie. I pozostawiamy to na małym ogniu. Najpierw może spróbujmy. Chcesz coś spróbować? No, czekaj, wezmę łyżkę. Zobacz, czy trzeba coś dodać jeszcze. Testerze. Smakuje. Mi bardzo smakuje. Zostawimy to na bardzo malutkim ogniu. Przez około 2-3 minuty. Okej, to nasze kotleciki już są namoczone. I teraz co będziemy dalej z nimi robić? Będziemy je suszyć. Okej. Okay. W momencie, kiedy ja będę odsączać kotlety z wody, proszę, żebyś zagrzał olej na patelni. Wyciskam wodę na rosołek, który pewnie potem, jak ktoś lubi, można podgrzać i wypić z takimi śluseczkami, tradycyjnie, po polsku. Im bardziej osuszymy nasze kotlety, tym lepiej się one usmażą. Rozsypuję już, tak? Tak, świetnie.
Ok. Teraz obtocz kotlety. Aha, z obu stron. Świetnie. Od razu je kładziemy? I od razu na gorącą oliwę. Tak? Tak. Od razu. Kolejny. Mhm. Czasami do długiej tarty można dodać trochę mąki. Zależy jak to lubi. Pachnie. Uwielbiam te kotleciki. Kładziemy ostatni. Myślę, że możemy zobaczyć, czy ten pierwszy już usmaży się na złoty kolor. Ma jeszcze trochę. Jeszcze troszkę. Możemy trochę posolić. Popieprzyć. Do smaku, jak to woli. Wyglądają jak tradycyjne polskie kotlety. A tymczasem nie ma ani grama mięsa. Sama soja. Możemy już wyłączyć. One tak dojdą jeszcze do siebie. A my chwilę poczekamy, aż nasza kasza będzie gotowa. Za chwilę się zobaczymy. Idziemy na mały spacer. Witamy z powrotem. Teraz zajmiemy się deserem. Robimy kompot suszonych owoców. Tradycyjny kompot na długie, zimowe polskie wieczory. Do zrobienia kompotu potrzebujemy około pół litra soku jabłkowego, jabłka suszone, morele suszone, śliwki, rodzynki i do przyprawy cynamon, i świeży kawałek imbiru. Kochani, w takim razie, proszę Cię, zacznij ciachać nasze owoce, wszystkie ze wyjątkiem rodzynek. Okay. Tak, jakkolwiek będziesz chciał. Na mniejsze, większe kawałki. Zależy, jak potem będziesz wolał to jeść i gryźć. Ja zawsze raczej lubię drobno pokrojone wszystko i wymieszane. Tymczasem ja podgrzewam sok jabłkowy. Okej, okay, kontynuuj krojenie naszych owoców, a ja obiorę kawałek imbiru. Taki niewielki, w zależności od tego, jak to woli. Im więcej się doda, tym kompot będzie ostrzejszy. Może Ci pomogę? A nie jestem taka dokładna w krojeniu jak Ty, ale postaram się teraz, żeby standard nie odbiegał od normy. No właśnie, to musimy tak samo wszystko pokroić. W przeciwnym razie nasze owoce przesiąkną z różną intensywnością i nie będą smakowały tak dobrze. Zacznę kroić jabłka. Intensywny zapach tego imbiru. Okej, okay, rodzynek już nie kroimy. To co teraz? Wszystko miksujemy, tak? Tak. Wrzucamy teraz to wszystko do kanka. Mieszamy, wrzucamy rodzynki. Wszystko ma być dosyć gęste. Dosypujemy cynamonu. Świetnie. Doprowadzamy całość do wrzenia i pozostawiamy na ogniu, bardzo małym ogniu, przez około 30-40 minut. To co? Wszystko gotowe? Wszystko gotowe. Czas posmakować. Nasza kasza prosto spod pierzyny. Czyli co? To jest główne danie? Tak. Tu mamy naszą sałatkę z pomidorów i z ogórków. A to deser. Kompocik, który przygotowałaś. Ale teraz jeszcze sos do tego, tak? Kochani, dokładamy. Dokładamy sos. Możemy to traktować jako sałatkę.
ale możemy też użyć trochę do dekoracji, żeby nasze danie wyglądało smakowiciej. Ważne to, prawda? Jak zawsze podaje się. Uwielbiam, jak tak zawsze przygotowujesz. Okej, brzuchy burczą. Kompot też gotowy. Ładny, gęsty. Ja już się nie mogę doczekać, żeby spróbować naszego wspólnego dzieła. Próbuj. To próbujemy. Okej. Sama danie, jestem ciekawa, co to wyszło. Danie główne. Kotlecik sojowy z kaszą i z sosem z pieczarkami. To nie są pieczarki. To są grzyby leśne. O, pieczarkami, grzybkami. Dla mnie widzisz to wszystko jedno i to samo, kochanie. Spróbuj deser. I deserek na koniec. Również przez ciebie, kochanie. Co? No, wyśmienity. Muszę powiedzieć, że jest wyśmienity. Idealnie dobrane smaki. Nie za kwaśny, nie za gorzki. I jak widzicie Państwo, gotowanie wegetariańskie może być bardzo zdrowe w tym samym momencie. I mamy nadzieję, że zainspirowaliśmy Was naszym dzisiejszym pokazem. Życzymy smacznego! Smacznego!